Powiem wam, że od 2 dni testuję wchodzenie pod góry i powiem wam, że już od razu po pierwszym dniu wczoraj, dzisiaj mam mega zakwasy na dupie. Naprawdę, jak się najpierw zrobi tam ileś kilometrów pieszo po płaskim, a później jeszcze robi się takie kurde górki, to naprawdę można się mocno zmęczyć, tym bardziej, że jest 30 stopni i świeci słońce, a tutaj nie ma cienia. Nie jest łatwo, no ale coś za coś. Można wrócić na przykład taksówką do domu, ale nie, to mamy w planach. Tam jeszcze kawałek, tam zrobię nawrót i z powrotem do domu. Gdzie? Na koniec tego miasta, na samiutki koniec, tam, gdzie nawet nie widać. O, bardziej tam, no parę kilometrów, ale już stamtąd przyszedłem i wracam. No, powiem wam, że tu nawet skutery pomalutko zjeżdżają, bo się boją z tej góry wjeżdżać, no to trzeba szybko. A teraz jest ogólnie takie wzniesienie, że pomału, jak się idzie tak i się idzie za wolno, to ma się wrażenie, że się zaraz poleci do tyłu. Także, o kurde, mega wysiłek, ale fajnie, fajnie. O kurde, jeszcze kawałeczek, tam już właśnie zaraz kończy się ten pierwsze podejście, tam się trochę porozciągam i wracam na dół, a później góra ciągnie się jeszcze w tamtą stronę, ale tam już dzisiaj nie idę. Wczoraj jeszcze byłem, ale dzisiaj już sobie dam spokój i tak jestem bardzo, bardzo wysoko. O kurde, o jak bardzo wysoko, no tam daleko, daleko jest, bardzo daleko. O kurde. Tutaj, gdzie stoi ten samochód i jakiś skuter, tam jest mój przystanek. A tak jak mówiłem, góra ciągnie się jeszcze wyżej. O kurde, tego tam nawet mega hopka nie widać. Spadł w dół obecnie z tej strony. Co to? Takie suche drzewo jakieś. Nie wiem. O kurde, ale mi pod do oczu leci oczy pieką. Mega się poce, jest bardzo gorąco. Bardzo gorąco. Ale tam fajna chata, patrzcie. No kurde. Ktoś sobie tam zrobił fajną chatkę. A tutaj jeszcze, co tu jest jeszcze ciekawego? Nie wiem, jakaś taka wielkie rośliny. Okej. O, tu jest trochę cienia. A tam ciągnie się góra. Ale tam już nie idę. Zostaję tutaj chwilę w tym cieniu. Troszkę się porozciągam i wracam. O kurde, ile tu śmieci, ja pierdzielę. Grubo. Czekajcie, pokażę wam jeszcze taki las palm. Patrzcie, jaki tam jest las palm. Tu jest normalnie miasto, wielkie miasto, nawet wielkie patong, no to nie wiem, sprawdźcie sobie, jakie to jest. A tutaj na skraju tego miasteczka taki las palm. Fajnie to wygląda, mega. I tutaj jeszcze przepięknie wyglądają te wysokie palmy, które wystają nad budynki. I są takie trochę rzadsze, rzadziej one są, ale takie wysokie, kurde, pięknie to wygląda. W rzeczywistości mega. Patrząc, że jeszcze krajobraz jest taki, że tutaj są góry, tutaj już jest zatoczka, morze, piękne łódki, które widać. No, fajnie to wszystko tu wygląda. Tam sobie ktoś łazi. Tutaj coś zaczęli budować, ale jak widać nie skończyli. Tam jakiś biurowiec czy coś, to takie małe, jakieś, nie wiem, tam zawsze puste, nikt tam nikogo nigdy nie ma. Ogólnie to już schodzę, idę na dół z powrotem do miasta. Muszę kupić coś na śniadanie, która to jest po 11:00. I coś wypadałoby zjeść w końcu zdrowego i dobrego. A to może jeszcze pokażę wam tutaj widoki, które właśnie widać, jak schodzę z górki. A tutaj sobie pan siedzi w taksówce. Okej, okay. Takim, tuk-tuku. Taka fura. Będziemy tu, tutaj są fajne hotele takie, Amari. Na górze. Dobra. A tu było pierwsze podejście, które musiałem pokonać przy takim moście. Tutaj lampki się świecą wieczorem. Bardzo ładnie to wygląda. No, tutaj jedzie jakiś ciężki wóz. O, tam zaraz będzie miał jeszcze gorzej. No, prawie że stoją. O, redukcja. No a tutaj już mamy Patong Beach. Z tej strony jesteśmy. Południowa strona miasta Patong. Tutaj jest rzeka. O, tutaj też są palmy. Grube palmy, piękne palmy. Tam na dole sobie ktoś mieszka. Pod palmami. Tutaj jest rzeka, a tutaj robią coś. Nie wiem, co oni tutaj robią, ale może jakiś taki wał, zabezpieczenie dla tej rzeki, żeby gdzieś tutaj nie zalewało coś, na miasto nie szła woda. Nie wiem, może tak, może nie.
Ale coś robi. Niech robi. O, tutaj już widać Patong Beach. To w sumie Patong, dobra. Dobra, przejdę tu szybko. A, nie przejdę. Struch, a chociaż tak muszę przejść, bo idę tamtą stroną. Ale teraz. Szybko, 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 szybko. Tutaj tak wygląda. Pięknie. Widoczki. Od jakiegoś czasu zaczęły pokazywać się takie kurde trawy w wodzie z tej strony, ale wcześniej było nawet trochę więcej, teraz już jest mniej. No tak jest. Ale ogólnie piękne miejsce. I takie zobaczcie, odtąd tak ciągną się tu góry, ciągną. Tutaj jeszcze siedzi sobie taki pan, chyba przyjechał tym skuterkiem, pije sobie kole zero. Ale patrzcie, jak jest ubrany, jest tak gorąco, on jest tak ubrany, nie wiem, czy teraz medytuje może. Zapalił sobie kadzidełko, wącha sobie. No i sobie siedzi, relaksuje się, tylko akurat w samym słońcu i tak grubo ubrany. Ja pierdziele, kozak. Dobra, tu jest początek Patong Beach, a tutaj nie lubię tej części plaży, tam dopiero jest fajnie, z tamtej strony. Ale tu wam jeszcze pokażę, pani sprzedaje ryby. Też od niedawna bardzo tutaj dopiero coś takiego powstało, że na chodniku się rozłożyli z rybami, śmierdzi. Ja pierdziele, jeszcze się władowałem w jakąś tą wodę w kałuże. Nie wiem, czy z tego, czy nie. Fuck, ochlapało mnie po nogach. O, tu jakieś muchy latają. Tamta ryba z takim szpicem, ja pierdziele. Grubo. O, tutaj fajny kask. Patrzcie na to. No i tutaj jest jeszcze takie molo, gdzie podjeżdżają speedboaty, albo te longtaile, albo jak przypływa wielki wycieczkowiec i parkuje tam na wodzie, bo przypływa już tutaj od tego roku, to czyli wznowili po COVID-zie znowu rejsy statkiem, to tutaj ciągle, co chwilę, dwie łódki cały czas tutaj śmigają, tam i z powrotem, czyli jedna płynie tam, druga już wiezie ludzi z tego statku tutaj do portu, później sobie ludzie wychodzą, idą na miasto, coś tam sobie robią, siedzą, piją, jedzą, cokolwiek, plażują sobie, siedzą na plaży, później wracają sobie i statek w nocy odpływa stąd dalej, płynie gdzieś dalej. Głównie Chińczycy tutaj przypływają. No i właśnie te łódki tutaj kursują, takie jedne specjalne do tego statku i z powrotem. I zabierają ludzi z lądu na statek, z tego statku oczywiście, no i z tego statku na ląd. I tak kursują dwie albo trzy takie łódki non stop. Co chwilkę można sobie wrócić o po coś na statek, z powrotem sobie przyjechać na ląd. Także mega fajnie. Tutaj jest deptak, no właśnie co tutaj na tym deptaku też się odbywa. Odbywa się też jeżdżenie skuterami. Sam tutaj jeżdżę, ale tutaj jest w ogóle specjalny parking zrobiony na skutery, zobaczcie. Ciach, 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 ciach. No jak ktoś przyjeżdża na plażę, no to chce gdzieś zaparkować, także cały tutaj deptak, praktycznie przez calutką plażę jest gdzie zaparkować skuter, więc to jest fajne, że właśnie jak się ma skuter i się jeździ tym skuterem na plażę, to że nie trzeba się martwić o miejsce parkingowe. Tylko jako piesi, chciałem na początku, w sumie ten przekaz był po to, żeby pieszych ostrzec przed tym, że, no, że nie chodzą tutaj tylko piesi przy morzu, bo tutaj już jest plaża, tutaj już jest morze, no piękne widoki, tutaj cienia dużo, dużo ogólnie cienia jest, więc chciałem tych pieszych ostrzec, żeby też tutaj nie byli tacy pewni siebie, jak sobie idą tutaj tym deptaczkiem, bo skuterki tędy też jeżdżą. Patong nie odpuszcza żadnej imprezy i już się tutaj szykują na 14 lutego, na walentynki. Już tam plakaty porozwieszane, już zespoły poorganizowane, kto ma przyjechać, kto ma grać. Scena ponownie już jest zbudowana w samym centrum plaży, koło pięknych palm. Tutaj już coś przygotowane, tu przygotowane, tam jeszcze zostało z nowego roku. A jesteśmy koło Bangla Road. Czyli samo centrum, samo serce Patong. A teraz dzisiaj jeszcze przywieźli te, o, dzisiaj jeszcze różyczki. A to może dlatego im te różyczki rano nie zajeżdżyłem, po co im te różyczki przywieźli. A to 14 lutego i pewnie po to przywieźli różyczki, żeby było ładnie, a może nawet i będą sprzedawać. Dla kasy, może chcą zarobić, ale też ładnie to wygląda, bo wcześniej to było takie puste, a teraz przywieźli bardzo dużo różyczek. A do 14, który ci jest? O kurde, dzisiaj 13, to jutro 14, cholera. Myślałem, że dzisiaj tylko 10. To... o, dobrze, że się opamiętałem, który ci jest. To może nie przegapię przynajmniej jutrzejszego dnia, bo powiem wam, że tutaj ogólnie w Tajlandii, jak się tak żyje, jak się żyje, ile tu jestem, cały październik, listopad, grudzień, styczeń, już teraz luty, piąty miesiąc leci, no to idzie się zatracić w tych dniach, w tygodniach, miesiącach. Tutaj jest właśnie Bangla Road.
A tutaj jest właśnie tutaj budowana scena i tutaj najwięcej w sumie się dzieje zawsze. Sylwester tutaj był i wszystko. Więc po 5 miesiącach naprawdę można się pogubić, jaki jest dzień. No i tyle. No i właśnie, teraz musiałem zejść z plaży i wejść na ulicę. No bo tam akurat już nie ma żadnego deptaka, musiałbym iść po piasku, a nie chciałem się już chodzić po piasku. Idę tu, ale zaraz ta droga się skończy i znowu wejdę na deptak na plaży, także fajnie jest. Tutaj jest jeszcze taka restauracja, gdzie kucharze gotują tak o tutaj na zewnątrz. Tutaj mają zawsze pełno ryb i smażą rybki. Okej, jestem już pod naszymi żywicielami, którzy robią nam często obiady. Dokładnie jakaś kura, czyli noga z kurczaka albo jakieś piersi z kurczaka. Ale dzisiaj akurat będą to rybki znowu. Hello. Dzisiaj będą to rybki. Hello, hello. Makrela i taka jedna duża ryba, także biorę i spadam do domu. Ale pięknie to wszystko pachnie i wygląda. Co byście zjedli? Dajcie znać w komentarzach, co byście najbardziej chcieli z tego grilla. Czy jednak kurczaczka, piersi z kurczaczka, nóżkę, taką rybkę w soli najpyszniejszą, jaka tylko jest, makrelkę, suma, a może skrzydełka. Dobra, pozdrawiam, no chyba, że macie ochotę na jakieś owoce morza. To też są. W takiej niby lodówce. Dobra, muszę kończyć. Pozdrawiam. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i kto jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji.